W sumie nie planowałem tego mówić, ale powiem wam. Dlatego, że Iza powiedziała dzisiaj, zresztą nie tylko Iza, bardzo ważne słowa, tak? Niejednokrotnie w życiu będziesz mieć tylko słowo i wiarę w to słowo. Będzie wiele miejsc, w którym w zbiorowym namaszczeniu w kościele wypowiesz pewne słowa, ale twoje życie zweryfikuje, czy w nie wierzysz. W piątek chowałem mojego tatę. Prowadziłem jego pogrzeb. Mój tata w 2015 roku narodził się na nowo. Jestem tego świadkiem. Historia moich rodziców była taka, że miałem okazję razem z moją siostrą być świadkami na ponownym ślubie moich rodziców w 2015 roku, a błogosławieństwa udzielał Artur z Agatą. Ale kilka miesięcy temu ja miałem informacje, bardzo różne są informacje, jeśli chodzi o słowo wiedzy. Ja wiedziałem, że mój ojciec umrze, chociaż oficjalnie nie było choroby, ale nie o tym chcę mówić. Wiecie, ludzie do mnie podchodzą i mówią, jak się trzymasz? Jak się trzymam? Jestem pewien zbawienia mojego ojca. Jestem pewien tego, że poszedł do nieba. Jestem tego absolutnie pewien. Wiecie, dla wielu członków mojej rodziny według ciała, które nie widziałem 15 czy 20 lat w piątek, to był szok, kiedy nie ksiądz, a ja odprowadzał nawet, nie wiedziałem jak to nazywać, bo w sumie nie mówiłem, że to jest to pogrzeb taty, tylko jego ziemskiego ciała. I był to dobry czas głoszenia Ewangelii. Ale był to też czas, kiedy ja musiałem zweryfikować, czy wierzysz. Rozumiesz? To jest ten czas. Ja wam to daję dzisiaj jako przykład. Kiedy zdecydujesz, czy ty jesteś pewien w swoim życiu. Bo mną to, wiecie, nie targnęło. Stałem, głosiłem Ewangelię. Przyjechała orkiestra z kopalni, żeby go uhonorować, ponieważ dużo działał i był znany. Przyjechali też przedstawiciele górników, dyrektor, wygłosić przemówienie. I kiedy dzwonili do mnie wcześniej, czy oni mogą, jak dowiedzieli się, że będę prowadził tą ceremonię, kiedy dzwonili do mnie z informacją, że chce przyjechać orkiestra, czy wyrażam zgodę, powiedziałem, że tak, ale ja ustalam, co będą grać. Kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem, on za nie mówił. Powiedziałem mu, żadnych marszy żałobnych, żadnych takich utworów. To co mamy zagrać? Marsz górniczy? Tak, zagrajcie marsz górniczy. Odebrałem kilka telefonów od ludzi stamtąd, czy wiem, co robię, czy jestem świadomy tego, co robię. Powiedziałem, tak, jestem bardzo świadomy tego, co robię. I to była ostatnia wola zmarłego. Także kochani, mówię to w takim znaczeniu, że możemy znać słowo i żyć obok niego, a możemy żyć tym słowem. Możemy żyć. Może to słowo może ci w życiu dać największe poczucie bezpieczeństwa. To słowo może ci zapewnić pokój. To słowo może cię przeprowadzić przez każdą sytuację w życiu. Słowo. Nie czekaj na nic więcej. Weź słowo. Amen.